Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tasbir. Mokate indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w szachach na rok 2019. Runda siódma za nami. Troszeczkę się zmieniła czołówka, natomiast Iweta Rajlich zachowała fotel liderki, zremisowała dzisiaj po dosyć ciekawej, ale podejrzanej partii z Anną Kubicką i dzięki temu ma 5,5 punktu, punkt więcej nad dwiema zawodniczkami, Joanną Majdan i Moniką Soćko. Monika notuje drugą z rzędu porażkę, tym razem z Jolą Zawadzką. Pozostałe wyniki to Alicja Siwicka, Karina Szczepkowska remis, Katarzyna Dwilewicz, Anna Warakomska 0-1, Joanna Majdan, Klaudia Kulon 1-0, także pojedynek zawodniczek z Koszalina, tym razem z sukcesem dla bardziej doświadczonej zawodniczki. Jolanta Zawadzka wygrała z Moniką Soćko, tę partię będę dla Państwa analizował. I Iweta Rajlich kontra Anna Kubicka remis. Także przejdźmy już do partii. E4, Jola gra swoje, E6. Monika po przegranej próbuje jak najsolidniej zagrać. Gra swoją ulubioną obronę francuską. D4, D5, skoczek C3, skoczek F6, czyli wariant klasyczny. Tutaj można grać DE, wariant Rubinsteina, bądź goniec B4, wariant Wienawera. Natomiast po skoczek F6 następuje E5, skoczek FD7 i Jola wybiera ruch skoczek CE2. Drugim głównym ruchem jest F4, by po C5 skoczek F3, skoczek C6, goniec E3 zagrać. Później białe roszują w długą stronę, czarne w krótką. Pozycja jest bardzo napięta. Natomiast uważam oczywiście z uwagi na to, że sam gram podobne systemy białymi, uważam, że jest tutaj przewaga. Natomiast po skoczek CE2, które próbowałem i jednym i drugim kolorem, bez większych sukcesów muszę przyznać, dlatego że czarnymi przegrałem taką partię, białymi ciężko mi było osiągnąć przewagę z dobrymi zawodnikami, także myślę, że to nie jest mi pisane, natomiast oczywiście jest to zupełnie pełnoprawny system. Po C5, C3 białe dbają o centrum, skoczek C6, skoczek F3 i tutaj czarne mają bardzo dużo możliwości gry równorzędnych. Zagrały one ruch A5, natomiast można grać hetman B6, można grać B5, można grać goniec E7, można grać CD, CD, F6. Czarne mają tutaj całkiem dobre statystyki właściwie w każdej tej linii, natomiast A5 nie jest często stosowanym ruchem. Nastąpił ruch A3 i B6. To chyba już podejrzany ruch. Moim zdaniem należało grać A4 po to, by po G3 grać hetman A5 i zmusić białe do reakcji, bo grozi ruch CD i na przykład po goniec F4 H6, H4 goniec E7. Pozycja jest bardzo niejasna. Natomiast po B6 białe grają skoczek F4 i po goniec A6 mają one przyjemny wybór. Jola zagrała H4. Również goniec A6, wieża A6, hetman E2, wieża A7, skoczek H5 daje moim zdaniem białym przewagę. Natomiast w partii nastąpiło H4, goniec F1, król F1. Oczywiście białe nie boją się zupełnie tego, roszują sztucznie. H6, hetman C2 i hetman C7. Wieża H3 białe wprowadzają wieżę do gry, dlatego nie muszą koniecznie one roszować w tej pozycji. I następuje moim zdaniem błąd. Ruch C4, czarne zdejmują napięcie z centrum i pozwalają białemu na zatrzymanie ataku na skrzydle hetmańskim, tam gdzie czarne powinny grać. Moim zdaniem lepsze było skoczek E7 i po hetman D3 na przykład G6. Natomiast w partii po C4 następuje A4, białe wstrzymują marsz pionka B i będą atakowały zaraz na skrzydle królewskim. Po C4 nastąpiło A4. Hetman B7 i B3, B5, BC, BC, wieża B1. Moim zdaniem białe stoją tutaj już bardzo dobrze. Czarne zagrały hetman C7. Takie zawadiackie, skoczek B4 może też się skończyć niedobrze, bo po CB, AB białe mają. Typowe uderzenie skoczek bije E6, FE hetman G6. Trzeba król D8, nie można król E7 z uwagi na skoczek G5. HG to goniec G5 z wygraną białych. A po skoczek G5 grozi hetman F7, grozi hetman bije E6. Nie można tego grać czarnymi. Natomiast po ruchu król D8 następuje hetman E6 i po B3 wieża G3. Jeśli czarne próbują tutaj atakować pionkami, to spotyka je kontra skoczek G5.
I ten król ma bardzo duże problemy, grozi skoczek f7 i później wieża bije c3, bądź po prostu wieża c3, nawet jeśli czarne zagrałyby c2 i pozycja jest dla czarnego przegrana. Natomiast po hetman c7 również nastąpiło skoczek bije e6, bardzo przyjemne uderzenie taktyczne, fe, hetman g6, król d8, to samo się dzieje po króle 7 co poprzednio, czyli skoczek g5, a po królu d8 Jola bardzo ładnie realizuje przewagę, hetman bije 6, skoczek e7, goniec a3, grozi bicie na d5, król e8, goniec e7, goniec e7, hetman bije d5, białe pobrały odpowiednią ilość materiału, 3 pionki za figurę i mają bardzo silny atak, wieża c8, hetman e4, hetman c6, d5, oczywiście nie wymieniamy w takim momencie figur, atakujemy króla przeciwnika, skoczek c5, hetman f5, tutaj czarne muszą bronić wieży na c8, dlatego grają g6, hetman g4, h5 i hetman przechodzi na bardzo przyjemne pole na d4, po hetman a4 następuje d6, pozycja jest dla czarnego już po prostu przegrana, hetman c2, wieża d1, przepraszam, po to, żeby nie dać wymienić hetmanów na polu d3, wieża b8, skoczek e1 trącone, bardzo silne posunięcie, hetman a4 i de i pozycja białego jest już totalnie wygrana, skoczek e6 jeszcze nastąpiło, hetman d6, król f7, wieża f3, król g7 i po wieża f6 czarne uznały się za pokonane. Bardzo przekonujące zwycięstwo Joli, która gra bardzo nierówny turniej. Przegrała z Katarzyną Dwilewicz, przegrała z Anią Kubicką, a wygrywa z bardzo silnymi zawodniczkami, może tak nazwę. To są Mistrzostwa Polski, gra czołówka Polski zdecydowanie. Także bardzo nierówny turniej Joli, ale dzięki temu zwycięstwu mamy bardzo ciekawą sytuację w tabeli, o której już Państwu powiedziałem. Zapraszam do oglądania na żywo transmisji prowadzonej przez Kacpra Poloka na platformie Twitch. Zapraszam do Ligi Typerów i zapraszam oczywiście do dalszego śledzenia moich komentarzy. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Mokate indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach na rok 2019. Jesteśmy po rundzie siódmej. Zapraszam do kolejnych analiz.